Dzień dobry moi drodzy, witamy was w najnowszym odcinku na naszym kanale, a dzisiaj pokażemy wam nasze nowe budżetowe japońskie daily i nasz pierwszy dzień z tym samochodem i co z nim dzisiaj zrobimy. Zaczynamy! Moi drodzy, czy w sumie to będzie trochę takie małe oszustwo z tym pierwszym dniem, bo furę mamy już tydzień, ale tak naprawdę dopiero dzisiaj mamy czas się z nim zająć. Zacznijmy od tego, że trzeba ją umyć. Jedziemy! Cyk. Proszę bardzo, moi drodzy, oto i nasz najnowszy Rydwan. Marta, jak znajdujesz Rydwan? Akord, no mieliśmy już takiego. Ty miałeś w sumie. Może nie aż nie takiego, tak, tego samego. No. Ale tą samą generację z pakietem Mugena. Type-S'a, ty miałeś wtedy Type-S'a. Ale nie miałeś miłości. Mugena. Type-S to jest model samochodu, a Mugen to jest pakiet. No, tak. Taki miałeś. Natomiast moi drodzy, potrzebowaliśmy daily, bardzo chcieliśmy takiego daily typowo japońskiego. Dlaczego potrzebowaliśmy daily? Ostatnie kilka lat z racji na moją współpracę wieloletnią z jedną ze spółek Toyoty jeździliśmy nowymi hybrydami, bardzo fajnie. W ogóle jakbyście chcieli jakiś odcinek o hybrydach kiedyś, to dajcie znać, możemy się wypowiedzieć, bo kilka lat tym jeździliśmy. Natomiast ostatnią już sztukę oddajemy za kilka dni. Musieliśmy zorganizować sobie jakieś daily. No i był taki pomysł, żeby było ono japońskie. W tym roku czeka nas dużo różnych misji, o których wam jeszcze opowiemy, w tym misji quasi budowlanych, remontowych, tego typu rzeczy, więc duże, pojemne daily kombi nam by się bardzo przydało, bo takiej fury nie mieliśmy. Karawan trochę ten samochód. Jest to karawan. W ogóle historia, dlaczego Accord 7 Gen, a nie 8 Gen? Ci, którzy byli na Instagramie, na pewno widzieli, że szukałem 8 Gena i chcieliśmy znaleźć 8 Gena. Problem z 8 Gena, z 8 generacją, już pomijam kwestię, że to jest najpiękniejsze kombi w ogóle japońskie ever w historii, to problem z 8 generacją jest taki, że na dzień dzisiejszy trzeba zapłacić 30-40 tysięcy złotych za fury 300 tysięcy przebiegu, które są strasznie zaczołgane, nie? No i stwierdziłem, że jeżeli mam tyle pieniędzy wydawać za tak zajechane auta, to może lepiej kupię po prostu starszą generację za mniej kasy i będę się w ogóle mniej tym wszystkim przejmował, co nie? A jak musiał kupić taką laleczkę za poniżej 200 tysięcy przebieg, w ogóle polski salon, to 8 generacja to jest 50-60 tysięcy złotych. Stwierdziliśmy, nie, no to jest po prostu durne, jeśli chodzi o daily. I kupimy 7. W 7 wiemy, co jest. Mnóstwo naszych znajomych, ludzi w ekipie ma te samochody. Wiemy, że są dobre. Natomiast tym razem po raz pierwszy zrobiliśmy wycieczkę w stronę diesla. Ostatnio w naszym odcinku o najtańszych japońskich samochodach opowiadałem wam o tym właśnie, że te diesle mają super opinie, są to świetne silniki. Na forum Accord Club Polska ludzie się chwalą przebiegami po 500 000 km. Więc no takie było założenie. Dieselek to jest taki japoński pasek 1.9 TDI. 2.2, tam nie ma, 140 koni czy jakoś tak, co nie, fajnie się to odpycha, naprawdę w porządku, jest niezłym stanie, to jest w ogóle poliw, przełom 2006 i 2007 roku, jak go kupiłem, to miał zatyrane przednie lampy, także już zdążyłem kupić lampy, nowe lampy 650 zł, komplet depo, także spoko, już przerejestrowany na wrocławską blaszkę, to fabryczna felga 16 cali, na razie na zimóweczce, to jest pełna seria, nic tu nie jest z zewnątrz zmienione. Długo tak nie zostanie, bo samochód miałem, nie wiem, kilka dni i zdążyłem już... Coś tam sztachasz? Pachnie. O. Zdążyłem już, słuchajcie, po kilku dniach dorwać naprawdę w spoko cenie kompletny pakiet Type-S. Zobaczyłem zdjęcie zresztą Accorda, którego sami wrzuciliśmy do filmu naszego najtańszych autach. Czarnego Type-S'a, który na Japfes przyjeżdża, bardzo piękny samochód. Stwierdziłem, kurde, też chcę taki pakiet na takim aucie. Z daily, nie daily, ale trzeba będzie go troszeczkę dostosować, żeby ładnie wyglądał. Ma hak, ten hak trzeba będzie prawdopodobnie wywalić, żeby ten pakiet Type-S ładnie tutaj siedział. Zewnętrznie prawdopodobnie wjedzie tutaj 17 felga jakaś OM-owa, hondowska, może z innego Accorda. Ten pakiet Type-S-owy i elo, tyle w temacie. Raczej na razie nawet nie planuję schodzić z wysokości. W końcu to jest daily, ma jeździć normalnie, wiecie, jak zwykłe zupełnie auto. W ogóle akordów u nas w ekipie japfestowej to jest co najmniej 4 siódmej generacji. 4 sztuki są co najmniej. Fajne są te grille Type-S-owe. Chciałem taki grill, ale ceny tych grilli to są, o matko jedyna, 1000-1500 zł za grill. Więc na razie dam sesianę. Co? Wytrzeć powinnam? No ja zawsze wcieram.
spsikujesz i wcierasz. Ale to jest tak zajebiście, bardzo ładnie pachnie. Naprawdę, polecam. No, autograf. No, produkt, który pachnie... poznaliśmy ten produkt przez autografa, który z nami na Japfeście był, nie? Dobrze, moi drodzy, pokazujemy wam, zabieramy się za pierwsze takie zmiany i za rzeczy, które mamy dzisiaj takie eksploatacyjne i jakby trzeba ten samochód zrobił tak, żeby pachniał i był taki po naszemu. Nadaje gumie elastyczność, jest napisane. Nadaje gumie elastyczność? Nasmaruj sobie tam. Przepięknie umyłem ten samochód, przepięknie. Myślę, że na myjni pracy bym nie znalazł ogólnie. Moi drodzy, najbardziej niewiarygodny feature tego samochodu. Luksus tysiąclecia. Uwaga. Wow. Rozmiar bagażnika, muszę wam to pokazać. Jezus, jak w Panamerze Michał sam się otwiera. No, rozmiar bagażnika, akordy 7 generacji. 3 zwłoki się zmieszczą. Jest kosmiczny, także superacko. Co? Zamiast radia. Jakby ktoś chciał, to na sprzedaż mamy schowek. To jest towar deficytowy. Tak. W moim poprzednim akordzie to nie działało. A tu działa. A tu działa. Jest schowek i lampy oryginalne są. Też do wzięcia. Na retrofit jakoś to. Tak, jakby ktoś chciał sobie jakiś retrofit zrobić, jakiegoś customa i tak dalej, to zapraszamy. Many hours later. Co to? A, zobaczysz, to jest oryginalne Tyle OEM. Tyle. Dostarczone przez naczelnego dostawcę gratów do Hondy, do w, tym kraju. W tym kraju, czyli przez Jarusneta, którego pozdrawiamy. Uważaj, co to jest. Dywan? Dywan. Myślałem, mało czerwony będzie dywan. Mało powiedziane, że to jest dywan. To jest, moja droga, oryginalna wykładzina. Oryginalna wykładzina bagażnika ze 7 generacji. Original Honda. Po prostu. No dobrze, ale to. Kompletny sztos. I teraz a to tam nie ma dywana żadnego. Tam jest tylko taki welur, który możesz sobie co najwyżej wziąć i go upiec. Nie ma to jak kupić samochód wół roboczy i do niego specjalnie dedykowany. Tak. Nie no, musi pasować. Kurde, zobacz, to jest. A te zapinki tam mają miejsce, żeby się pozapinać? Oryginalne, piękne. To są takie zapinki. Kaszmirowy dywanik. Zobacz, co tu się dzieje. Kaszmir. Trzeba będzie go ten. Jakoś dociążyć. Tak, ale jaki on jest taki mięciusi i w ogóle. Mielni? Spoko opcja, bo będziemy tutaj. Będziemy mogli Michał tutaj rzucać. Leżeć na tym dywanie. Wow. No. Kurwa, zobacz jaki ładny. A to jest tylko swoje pole. A bo popatrz, tutaj są takie przypinki, tylko my nie mamy tych. Nie mamy do czego przypiąć. No właśnie. Ale spoko, no bo teraz wiesz, no nie ubrudzi się ta piterka, jak będę tu woził, to wie co. Nie wiem jeszcze po co jest to. A to? Ty, jeszcze takie coś jest. A to chyba idzie na plecki? O, i to są te takie do przyczepienia. Czekaj, czekaj, nie, 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 to idzie, patrz, tak, bo to się przyczepia tutaj, do tego. No to są... Czyli to tu, powinno się osłonić tutaj, a jak to ma się trzymać od góry niby? Czy nie, czy to jest tak, że... Nie. Ej, dobra rozkmina, no bo to jest jakoś chyba tak, że... Że to idzie, a ja wiem o co chodzi. Bo a, to jest, że jak ten, że jak złożysz fotele... Że jak złożysz fotele... To ci tam i to jest fenomenalna opcja, jak wozisz jakieś właśnie takie graty, nie? Długie. To tak to po musisz. Po prostu sobie robisz tak, ciach i ciach, a tak to może sobie nawet. To zawiń w drugą stronę, żeby się nie niszczyło. Tak. Jezu, to jest doskonałe. No wiem. Znowu tarta. Kolejny karton. 7 dni z samochodem. Już kartonów, bodykitów. Ja nie potrafię, jakby ktoś miał jakieś pytania. Ja nie potrafię funkcjonować. Seryjnym samochodem. Nie wiem, jak ludzie mogą kupić samochód i zostawić tak, jak jest. Nie pojmę tego. To jest wykracza poza moje pojmowanie. Jedziemy dalej. O! To taki czerwień tam widzę. A nie, to są tylko... Wow! A tak mamy jakieś wytłoczki. Do palenia.
I to są, moi drodzy, akcesoryjne. No, to już ma tutaj, o. Oryginalne. Jest. Oryginalne. Boże, akcesoryjne szkoda dywaniki. Szkoda tego auta, takie ładne. Co szkoda, nie szkoda. Ale powiem ci tak, umyłeś profesjonalnie ten samochód, że te progi to naprawdę tutaj, Michał. Tak mówiłem, super, no, nie? No nie będzie z ciebie. No nie, no z gąbką tu trzeba. Na mnie nie dostaniesz pracy. Dobra, trzeba tu wywalić ten. O, na przykład znaleźliśmy w tym płytę. Płyta... Ja z niemieckiego nie byłem mocna, to jest fußball. Piłka nożna. Piłka nożna? Audio CD fußball, czyli piosenki z piłką nożną. Chyba nie posłuchamy sobie. Takie coś. No takie zwykłe. Jakieś przepiękne, ładne. Aftermarketowe. I teraz tutaj otwieramy. To mnie też kosztowało dobrze. Wiesz co, właśnie wcale nie było aż tak źle. Gdyby to kosztowało jakieś abstrakcyjne pieniądze w stylu 1000 zł, to na pewno tego nie kupił, nie? Ale że kosztowało to raptem 300 zł, czy jakoś tak? A. To kupiłem, nie? A to jest chyba spięta. Tak, to jest jakaś taka spinka. Tylko nie podywanie, Michał. Słuchaj, tym razem to jest mój akord. Ja sobie go wybrałem. Spośród miliona. Więc dobrze. Wiesz, ty mi tu nie będziesz mówić, jak ja mam żyć. No dobrze, ja z moim akordem nie miałam miłości. No nie. Jakoś tak, auto było ogólnie spoko, jeździło ok, ale po miatce, no, zamieniłam akorda na 15, więc... Wybór nie był zły. W sensie, czy, no i co to jest za dywanik, to jest przedni, tylny, a w ogóle to są premium, bo były jeszcze takie zwyklejsze, tańsze, a to są takie, ale to wiesz, jest raczej kierowcy, obstawiam, bo ma tutaj wycięcie na pedały. Tak? Więc to będzie pasażera. O, ale to nie ma napisu. I nie ma napisu, no nie, tylko dla mnie jest. O, zobacz. Zobacz, jak ładny dywanik, oryginale. Takie wybrałeś nalepeczki, Michał? Dobrze, tu jeszcze kosmetyki. Nalepki cały czas dostępne na naszym sklepie. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam. Dobrze, naklejkę ty będziesz naklejać, bo to jest twoja mocna rzecz. No, z tyłu są. Proszę bardzo. Piękne nowe dywaniki. I z przodu. O matko, ojem. Pięknie. Teraz Marta dokonuje... Oj, Michał, bo presja procesu. Teraz jest z kamerą. Jest presja? Z kamerą jest, no. Marta się zawsze strasznie denerwuje, jak ma naklejać naklejkę. Wcale się nie denerwuje. Nie? Nie. Wcale nie? No dobrze, to naklej. To pokaż, jak robisz to świetnie. Proszę bardzo, ale równo mi naklej ładnie. Michał, bo zaraz będziesz sobie sam naklejał. A, widzisz, mówisz, się denerwujesz. Dobra. Jesteś gotowy? No. Jezu, aż daję po oczach. Holo? Jezu, no dobra, no jest trochę krzywo, Marta. No. No. Jest zajebiście krzywo. Czyli jednak presja ci nie służy. Nie. No tak z kilku metrów już nie razi mnie aż tak bardzo, że jest aż tak krzywo. Ale ogólnie jakoś to przeżyję. Na drugim się bardziej postarasz, nie będę ci nagrywał. Półeczek? Nie wiem, chciałem prostokątną podłużną, bo mi się kojarzyła z podłużnym, prostokątnym samochodem. Akurat to jest ta strona, z której podchodzi kierowca. Tak, i patrzy. Tu będziesz patrzył. Nie będzie mnie wkurzać tak bardzo. A z tamtej strony nie będziesz patrzył. No i dobrze. Dobrze, zabieramy się za wnętrze, trzeba je przetrzeć, ale muszę wam pokazać technologię obcych. Mam technologię obcych w samochodzie. Nie wiem, to jest po prostu alien technology. Jest takie coś na środku tu i... To ma perpetuum mobile w sobie. Ale to chyba działa na promienie słoneczne, tak chyba mi się tak, wydaje. No. I to jak się, to się kula się, opatrzcie jak się kula. Jak się tak kula, to rozpyla zapach. To jest ogólnie... Marta, czy możemy usunąć to z naszego samochodu? Nie, to jest super. Nie jest super, nie chcę tego mieć, to jest technologia wroga. To jest technologia obcych na pewno. To powiesz co? Moi drodzy, co się wydarzyło, zmiana istotna. Bo nie idzie dostać radia i ramki takiej, żeby radio wsadzić tu. Już nabrudziłam dywan. Więc mamy radio tutaj, na takiej ramce wsadzone. To radio już w poprzednim jednym samochodzie mieliśmy, Soniaka, bardzo spoko. Kosztuje 1000 i naprawdę super dźwięk i w ogóle bardzo proste menu i bardzo fajnie działa. Także zadałem sobie tutaj takie radyjko. W ogóle kamerka cofania jest, telefon, także wiecie, no na wypasie po prostu wszystko. Bardzo polecam w ogóle te radyjko. To Sony Xav, jakieś tam 100 czy 1000, jakoś tak, nie?
Także bardzo, bardzo fajny radiku. No technologia była potrzebna, bo tu telefonu nie było, a bez jakby bez Bluetootha to nie da rady. Co tam, próbujesz to oderwać? No to jest przyklejone. Tu jest solar, tu jest na pewno. No no, to jest jakąś taśmę dwustronną, trzeba będzie to potem wytrzeć benzyną czy czymś, nie? Tak, jest na taśmie. No to odklej. Kurde, ale powiem ci, to jakaś 3M-ka siedzi czy coś. O nie. No. Razem z całą deską pójdzie. Nie wiem, czy nie trzeba będzie tego ściąć. Tak. Udało mi się. Siła razy gwałt. To jest super. To jest super? No. To jest 15, chcę to wstać, jak ci się podoba. Patrz, a teraz nie ma światła? Nie ma światła i stoi. I stoi, no. No, musi to jest technologia, to jest technologia opcji. Wow. No i fajne. No dobra, właśnie to trzeba przetrzeć. Ale to jest metalowe, Michał, to nie jest jakieś chińskie gówno. Nie, na pewno. Na pewno jest po prostu z TIF-em i z Niemiec. No ale zobacz, ma solara, no to przecież... Słuchaj, jak ja już miałem urządzenie, jakie miały solara i były z AliExpress. Możemy tego nie wyrzucać? Słuchaj, no zostaw sobie. Super, zostaw sobie do S15. A myślę, że to jest jakiś dysk taki... To jest dysk od obcych, UFO. Zastanawiam się, jak się na przykład wymienia ten zapach, co jest tu w środku, nie? No, nalewa się whisky do środka. Może się tu psika po prostu w jakimś perfumem? Mówię ci, whisky tam nalać do środka. A wtedy jak przy kontroli policji bił pan coś? Może być średnio. Kolejny kluczowy element każdego naszego samochodu. Nasze japestowe rameczki. Już lubię to, w jakim stanie są te śruby pod spodem, pod tymi ramkami. One są takie w takiej kompletnej agonii. Zaśniedziałe mocno. Całe zapleniałe takie. Tutaj rzadko kiedy ktokolwiek zagląda. Dobrze by było raz na ruski rok tu posprzątać. O, a tu jeszcze jest kamerka. No, to jest właśnie nowa sztuka do radia. Kupiłem na Allegro kamerkę, taką porządniejszą, czyli nie za 29 zł, tylko słuchajcie, za 149 zł kamerka i naprawdę ma jakość tak zarąbistą, że ludzie pisali tam w komentarzach, że ta kamera to robi lepszy obraz niż na przykład fabryczne kamery w nowym, nie wiem, Lexusie i tak dalej. To mówię, kurde, tak chwalą. Kurde, ale ta klapa jest w niezłym stanie całkiem. Pod spodem. No. Może była już wielokrotnie lakierowana po prostu. Nie wiadomo. Wrocławska blaszka. O, X-y, ale fajna rejestracja. No, dwa X-y są. Jakby były trzy, to by było. Ohoho. Oho. Triple X. O. Teraz by to były jakieś domysły. Tarą. Proszę. Nie, no dobra. Teraz to da. Boże święty. Chrom normalnie ocieka. Tutaj, moi drodzy, przednia ramka też jeszcze jakiegoś Helmuta pamięta, podejrzewam, ale tu oczywiście miało być łatwo, ale będzie jak zawsze, niestety się nam tutaj obraca. Puściła stara szmata, śniorowska. Jest sukces. Tak jest, i teraz już dołożyliśmy. Nie wolno taką, bo YouTube nam zbanuje filmy. Kręty. Piękna żaba. No i ostatnia, nie, przedostatnia rzecz takiego hardware'u. Moi drodzy, zobaczcie, co tu mamy, jakie fajne rzeczy. Temat wycieraczek, w ogóle ciekawostka. Jakoś tak zawsze na to, powiem brzydko, kładłem laskę ogólnie, nie? Dopóki sobie nie wsadziłem pierwszych do Porszaka i do Amaroka i do kolejnego auta. I naprawdę te wycieraczki super działają, także zabieram się za założenie wycieraczek. Mamy dwie przednie i jedna tylnia. Tu jest, o, rear, nawet napisane, że ona jest tylna. To może zacznę od tylnie, bo jestem obok niej, już stoję, nie? A, faktycznie, ona ma taki w ogóle inny kształt zupełnie, nie? I teraz zakią się. A bo, czekaj, jak to jest, że są jakieś piórowe i... A, patrz. Jeden ruch i nie ma. Widziałeś to, kurde? Ja chyba nigdy, Ja nigdy nie zmieniałam wycieraczki. Nigdy nie wymieniałem wycieraczki tylnej. A pokaż jeden do jeden starą i nową. Przecież ta stara, to ona już w ogóle nie ma gumy. Ona już jest agonią. Ta nowa to taka nowy pasień, nie? Czyli to jest stara, że tak. Ona to w ogóle już nie ma czym ścierać. Widać, nie? Ale ładna. No i dobra, no i teraz co? I cała filozofia? Czyli trzeba tak wtyknąć? A, to jest jeszcze takie... To jest taka blokadka chyba, nie? No, to chyba z jednego stara w drugą stronę, w takim układzie idzie. Tak?
I tak. Wsio. Oksimy. To do wyrzucenia. Przednie były jakieś żelowe, więc miejmy nadzieję, że ta wymiana pójdzie szybko, czy też szybciej. No Bosza. Czekaj, bo to się jakoś ten chyba otwiera, to o. Okej. Okay. Tu się otwiera, a teraz się ciągnie. Okej. Okay. Okej, okay. Out, stary. Nie wiem, Michał, ty będziesz mi wymieniał teraz. Wysieleczki? Mhm. A bo to każda firma ma swój system montażu. No one są tak podobne, ale większość... Ło, patrz to, jakim zielony. Zielony? Yeah. Ale czemu? Ej, petarda. A to się chyba, a to się nie ściąga tego? To nie jest jakaś osłona? To jest osłona tylko. Tak? To jest osłona. Aha. Ja już myślałem, że to takie zielone. Yeah. Ale ekstra. Ale takie elastyczne, dopasowane. Elastyczne. No i dobra, i teraz co? I tu jest pewnie ta sama zasada, czyli że to się otwiera. Nie żeby tam była jakaś instrukcja obsługi, żeby to przeczytać, a ja po prostu to wezmę siłę razy gwałt i otworzę. O. To żebyś nie zepsuł. Nie fajnie by było, co nie? Tu się przekłada, tu się przekłada. O. No i wszystko zasłoniłeś. No, o. Ciach. Klik. Tarą. Dobra, to tą starą już tutaj wrzucę. Zobacz, że ona ma takie, jest takiej, jest miękkiej gumy, że ona się tak cała tak aż tak gnie, co nie? To dobrze rokuje. No. Cieee. Fajna ta osłona zielona, super. No. Naprawdę, kupiłem to 100%, że to ona taka jest. Ale to tylko mówi o tym, jak my często wymieniamy wycieraczki w naszych samochodach. Ale widzę twoje rozczarowanie, gdybyś zostawił tą osłonę. I by źle wycierało ten... wtedy. No, byłoby wesoło. Kurde, kawał wycieraczki, no dobra. A już ona faktycznie, jak ona jest długa. No. Ale to łatwe jest. Aha. No bo to o to chyba chodzi, nie? Że jednak jak ci się zrąbie wycieraczka, to na jakiejś tam stacji benzynowej sobie samemu gołymi rękoma poradzić, a nie, że ten, a nie, że będziesz tam się zastanawiać, kurde, jak ty to zrobisz. To też ma osłonkę. Ciach. Kurczę, no ale powiem ci, że gdyby nie ty, to założyłbym to z tym zielonym jak złoto, nie? Naprawdę, jeszcze bym się jarał, że mam zielone. Może ona specjalnie jest w takim kolorze, żeby się człowiek zastanowił wiedział, nad tym, nie? I ją to chyba nie powinno tak być, nie? No i dobra, i teraz w którą to w tak, tą stronę no. Idzie, nie? I nie, przekładasz tu, przed. Tu i tu. Ciach, klik. Ale spoczko, fajnie, że tak hyt i już. Aha, jeszcze muszę z tą starać. No wypadałoby. Dobra. Starą? No teraz to tak. Nie, no teraz myślę, Michał, że opory powietrza będą znikome teraz. Wartość auta urosła o 25% w tym momencie. Naklejki, ramki, wycieraczki, zrobiliśmy wszystko, dywaniki. I dywany. Słuchajcie, to jest już teraz, nie, kupiliśmy za 15, już jest 20 warty, nie? Ale nie, tak serio. Nie, no nie mów za ile kupiliśmy, potem będziemy się sprzedać. Nie, no to nie jest żadna, znaczy my i tak dość mocno przepłaciliśmy, znaczy tak mi się wydaje, bo te akordy to można kupić już, tam wiesz, za 10 tysięcy, co nie? Ale ja chciałem Polifta, finalny rocznik, który nie jest ze żarty rdzą, niestety te auta rdzewieją na potęgę, więc... I niski przebieg to ma i tak chyba jest, też, nie? Nie, no taki nie jest. 190 to nie 292. On ma prawie 300 nalotu, nie? Ale dla takiego akorda to on się dopiero dotarł, jak to się o starych Mercedesach mówiło, nie? Do czego zmierzam? Jest w polifcie, jest w dobrym stanie, w dieselku i powiem wam, że no to tak 15 to jest taka cena za no takie końcowe roczniki, nie? Na ten moment, ale... Patrzę po ile chodzą te pesy, albo po ile chodzą jak ktoś sprzedaje w pakiecie, więc jak założymy na niego ten pakiet Type-S-owy, oryginalny cały, plus zrobiliśmy car audio, wiesz, wiesz, nowe radio za ponad tysiaka, cała ta instalacja, wiesz, z kamerą, klapa z pilota, to i tak ta fura tam dwie dychy będzie warta, nie, patrząc na to jak rynek stoi. Nowe lampy są zrobione, a propos lamp, jakby ktoś chciał, oryginalne lampy są do wzięcia. A to są jakie, depo? To są depo zamienniki, nie? A coś to świeci w ogóle? Dowiemy się wieczorem, ale oryginalne tak nie świeci. Tutaj niestety straszna japa wyszła. Musimy jeszcze do blacharzy, ale co szczęście w przyszłym tygodniu jedziemy do blacharzy, to jeszcze naprawimy, nie? Żeby tutaj ta nie było takiej... A to takiej w ogóle, tej, w ogóle gdybyś mi nie powiedział, to bym w życiu tego nie zauważyła. No bo czarny samochód, nie? Nie. Dobra, wycieraczki. Ale te lampy ładniutkie. Tak. Ale to powinieneś pikać na szmatkę, Michał, a nie na ten. Ja mam inaczej. Mnie czy ty nie... Ale wiesz o co chodzi, bo to oni twierdzą, że to... Bo to chodzi o to, żeby oszczędzać kosmetyk. Ja nie mam z tym nie problemu. Nie oglądałeś żadnych tutoriali od detailerów, jak to się robi, Michał? Oglądałem. Nawet ci powiem, że sami kiedyś takie tutoriale nagrywaliśmy. Nawet ci powiem jeszcze lepiej. Nagrywaliśmy akordem. Je z akordem siódemką. Daj mi tą szmatkę.
Musisz gałę nową kupić. Tak, już powiem ci w sekrecie, już zamówiłem jakąś, ale taką jakąś, wiesz, chińską Epman, bo po prostu to jest brzydka. Epman? Epman, no. No ale to skórzana, no co ty, no co by do obszycia. Ja nie mogę mieć skórzanych gałek, dobrze, czekaj, dobrze o tym wiesz. Twoje pH ja skóry taki, reaguje. Tak, mam taki pH składnik potu, że zarówno klucze, wszystkie tak jakby się nie dzieją, które mam w ręku, i tak samo się dzieje ze skórzanymi właśnie gałkami, nie, więc... Sorry, ale no nie. Tą szybę jeszcze musimy uprzeć. A, no jeszcze z szyby trzeba przelecieć, no. Nie? Żebyś ty, Michał, tak w domu ochoczo sprzątał. No. Słuchaj. Ja jestem od sprzątania samochodu. Czego ty nie rozumiesz? No prawda, po prostu ten entuzjazm aż mnie przeraża. No się nie śmiej tak głupio. Tylko byś w domu szyby umył. Kiedy myłeś ostatnim razem? Dla Jezuska? Tylko wypierdolą nas z tego YouTube'a za Hitlera i Jezuska, naprawdę, no. Już to nie skończyłem. Ale to powiem ci, że tak dokładność to nie jest twoją mocną stroną. Dywany wsadzone, szyby przetarte od środka i na zewnątrz. Na zewnątrz szyby też? O, z mojej strony tak. Z mojej strony tak. Szyby zrobione, tapicerka przetarta jako taka. Znaczy tutaj do tapicerki to byśmy potrzebowali tak wjechać jeszcze trochę lepszymi kosmetykami, takimi dedykowanymi, ale tego nie zrobimy w pół godziny generalnie dzisiaj. Tak chcieliśmy tylko przetrzeć, żeby było w miarę w miarę. Faktycznie samochód generalnie potrzebuje na pewno jakiejś tej... No czy miłości już dostaje od nas, ale on na pewno potrzebuje korekty takiej jednoetapowej, chociażby przejechać maszyną, to wtedy będzie znacznie lepiej, bo to wygląda tak, jakby to nigdy nie było po prostu polerowane, więc ten lakier, wiadomo, że na czarnym to strasznie wygląda, nie? Więc w sumie tyle, jak będzie moment, to może zrobimy coś takiego. Nie wiem, czy mi się będzie chciało w przypadku takiego auta daily takie rzeczy robić, nie? Ale powiedzmy, że mam to z tyłu głowy, że no to by na pewno mu pomogło. Dobrze, moi drodzy, misja na dzień dzisiejszy wykonana, zabieramy się, można furą jeździć normalnie. W następnym odcinku z akordem zobaczycie zapewne zakładanie pakietu Type-S i pewnie jakaś felga. No bo nie wytrzymałem i coś tam ogarniam, nie? To już wam wcześniej opowiadałem. Także witamy w rodzinie, znowu powrót do Hondy. Ilość aut japońskich na rzecz w stosunku do aut niemieckich w naszym domu wyrównała się, więc jest dobrze, stosunek jest prawidłowy. Że człowiek z Hondy wyjdzie, ale Honda z człowieka nigdy. Dokładnie. A tu, moi drodzy, mini. W mini wydech robimy. Wydech, bo głośno, strasznie, a bardzo chcemy, żeby na torze Poznań mógł jeździć, więc właśnie dwa tłumiki i go ogarnia. I zobaczymy. Mam nadzieję, że się zmieści. Dziękujemy wam za dzisiaj. Macie ciekawe pomysły na jakieś modyfikacje, czy coś tam, jakieś graty, coś chcecie odkupić czasem, no nie wiem, albo macie coś ciekawego do sprzedania, piszcie w komentarzach. Na pewno weźmiemy to pod uwagę. I co? Nowa przygoda. Ahoj! Na razie!